Seks Dobry Wszystkim Seks Dobry Wszystkim Dzisiejszy film jest przede wszystkim inspirowany tym, że wyruszam na całkiem miły tygodniowy urlop, podczas którego bez spędzania czasu w luksusach będę miała duży kontakt z trawą, z drzewami. Mam nadzieję, że nie będzie tam zbyt głośno, chociaż to jest jakaś po prostu wiocha. Więc ludzie tam pewnie będą, ale nie za dużo na co dzień, a przede wszystkim będzie dużo przestrzeni do oddychania, dużo powietrza i dużo zieleni, i to mnie bardzo cieszy. Będę w spokoju i w ciszy kontemplować przestrzeń, zieleń i powietrze, i ptaki. I na to mam ogromną nadzieję. To tak naprawdę inspiruje mnie do kilku przemyśleń związanych z latem. I z wypoczynkiem, na który wiele osób się wyrywa, bo o nim marzy i właśnie jedzie w wakacje na te wypoczynki. Nie wyobraża sobie, żeby nie jechać w wakacje. Rozumiem to, biorąc pod uwagę fakt, że są osoby, które po prostu mają dzieci, a dzieci siłą rzeczy wolne mają w wakacje, a nie w innym czasie. No i Wakacje zawsze jest łatwiej, prawda? Wystarczy ładna pogoda, trochę podwórka, już nie trzeba się zajmować dzieckiem. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że wakacje i czas wolny, i wyjazdy w te miejsca, które są takie, wiecie, najbardziej pożądane przez nas, czyli plaża, morze, jezioro, las, góry. Wszystkie te miejsca, o których nie wiem, śpiewamy w wakacyjnych piosenkach, wszystkie te miejsca, które pragniemy zwiedzić i spędzić tam czas, są pięknymi miejscami, do których się udajemy wielkimi tabunami, głównie z miast. I zaprowadzamy tam swoje miejskie porządki. Jesteśmy hałaśliwi, narzucający, um, bardzo egoistyczni. Wydaje nam się, że skoro my mamy ochotę się pośmiać, poryczeć, powrzeszczeć, pogadać głośno, to znaczy, że wszyscy dookoła tego chcą, ponieważ no w końcu przyjechali do takiego miejsca. Jak chcieli ciszę, mogli se zostać w domu. Zapominamy, że funkcjonujemy w jakimś świecie naturalnym, w jakiejś części przyrody. I być może taki wyjazd w takie piękne miejsce, yy, Widoczki, które nie widzimy na co dzień z okna, w bloku, to jest właśnie pretekst do tego, żeby się wyciszyć, żeby nie wrzeszczeć, żeby popatrzeć na niebo, żeby popatrzeć na morze, na piasek. Co więcej, nauczyć swoje dzieci, że y, zabawa na plaży nie musi być wrzeszczeniem i bieganiem po czyichś kocach. Y, może być po prostu przemiłym, wspaniałym kontaktem z naturą. Wydaje mi się, że zapominamy o tym, że przez taką ciszę i wsłuchiwanie się w otoczenie, obserwowanie drugiej strony, możemy się bardzo wiele nauczyć. Możemy się nauczyć wrażliwości, możemy się nauczyć empatii. Przede wszystkim możemy odzyskać siły. Człowiek odzyskuje siły, kiedy ma czas na taką refleksję i zastanowienie się. Nad tym, co robi. Może wtedy mu do głowy pomysły fajne przyjdą, może wtedy poczuje, że ma siły, żeby na przykład dokonać zmian w swoich życiu fajnych. No, wszystko to służy czemuś. Nie musimy ciągle zakrzykiwać tej ciszy, nie musimy zakrzykiwać otoczenia. A już szczególnie, jeśli to jest przyroda, w której funkcjonujemy. Chciałabym, żebyśmy zrozumieli, że dokładnie tak samo jest w seksie. Jeśli będziemy zawsze narzucać swoją wolę, jeśli decydować o tym, jak powinno być coś robione, w jaki sposób ludzie czy osoba, z którą jesteśmy, powinna się zachowywać, powinna wyglądać, powinna robić coś tak i tak, to tak naprawdę nie słuchamy drugiej strony. I nie jest to relacja dwustronna. My narzucamy coś tej osobie, ewentualnie Wymuszamy od tej osoby coś, natomiast nie wsłuchujemy się, nie uczymy się, no i może nawet nie zyskujemy nic przez tę relację. Zostajemy sztywni, tacy jak byliśmy, no bo wszystko jest zawsze jak chcemy. Więc wydaje mi się, że warto się nad tym zastanowić, w jaki sposób funkcjonujemy jako ludzie, bo. Nasze zachowanie w przestrzeni publicznej też ma swoje odbicie w przestrzeni osobistej. Jestem za tym, żebyśmy odpoczywali w pięknych miejscach. Jestem za tym, żebyśmy mieli kontakt z przyrodą jak najczęstszy, ale też jak najbardziej wartościowy czyli taki, w którym my milczymy, my słuchamy. I cieszymy się tą przyrodą. Po prostu cieszymy się nią. A nie wrzeszczymy, i staramy się robić wszystko, żeby ta przyroda była tylko jakimś tłem. Teraz do Instagramowych zdjęć, nie? Wystarczy, że ładnie na Instagramie to wszystko wygląda, ale poza tym ma być jak w mieście. Więc mam nadzieję, że mimo, że kończy się lato, pomyślicie o tym nad tym, żeby się chwilę zatrzymać, nie wrzeszczeć, nie wprowadzać swoich ludzkich obyczajów wszędzie, gdzie jesteśmy. Nie wrzeszczeć, nie tupać, nie puszczać głośnej muzyki, nie śmiecić, tylko po prostu cieszyć się przyrodą. Myślę, że wszyscy na tym zyskamy. Tymczasem życzę Wam miłego końca wakacji.